Często jest tak, że jakaś jedna kropelka goryczy zabiera nam to, co jest zbudowane przez wiele lat, wiele dni. Mamy piękne przyjaźnie, piękne relacje, czasami z kimś się pokłócę. Jakby zapominam o tych 99 dobrych momentach i tak bardzo skupię się na tym jednym trudnym momencie i tracę wszystko to, co było zbudowane przez tyle czasu. Nie wiem, czy mieliście taką sytuację, że czuliście się jak takie wysłe kości, tacy, którzy stracili coś cennego, którzy nie potrafią już odbudować tego, co zniszczyli, bądź co zostało zniszczone. Jedyną jakąś drogą jest to, że Pan Bóg to wszystko sam naprawi i wskrzesi. Dzisiaj chcę o tym powiedzieć, o takim duchowym wskrzeszeniu tych, którzy byli blisko, tych, którzy służyli, byli zaangażowani, ale może się wypalili, może się rozbili, może stracili tą gorliwość, to doświadczenie zapału dla chwały, dla Królestwa Bożego. To dzisiaj chcemy usłyszeć o tym, że Pan Bóg może to wszystko odbudować i tchnąć w nas nowego ducha. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie. On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dookoła nich. I oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znów do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie: Prorokuj nad tymi kości, mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słów Pana. Tak mówi Pan Bóg: Oto ja wam daję ducha, byście ożyły. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem i przybrać was w skórę i dać wam ducha, byście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi polecono, a gdy prorokowałem, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżyły się do siebie. I patrzyłem, oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj, o Synu Człowieczy, i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź duchu i tchnij na pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach, wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: Wyschły kości nasze, znikła nadzieja nasza, już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich, tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój i wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam ducha mego, abyście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam, wyroczniam Pana Boga. Moi drodzy, są takie momenty w życiu każdego z nas, gdzie mamy takie doświadczenie, że coś się zawaliło. Jest taki utwór, to jest utwór naszych braci protestantów, nazywa się Nowe Serce. I tam jest taki fragment, gdzie zaczyna się ten utwór od tekstu: Zburzone mury wokół pustego miasta. I tam jest To jest taki dobry obraz tego, że to, co się dzieje czasami w naszym życiu, to jest takie upadłe miasto. To jest takie doświadczenie ruiny. Myślę, że też takim dobrym i trudnym obrazem jest teraz to, co się dzieje na Ukrainie. Jak patrzymy na te zdjęcia, na te miasta, to jak pytałem się mojego kolegi jeszcze z czasów akademickich, jak jest tam w Mariupolu, on mówi: tego już nie ma. Tego miasta już nie ma. I są takie sytuacje w naszym życiu, gdzie mamy wrażenie, że wszystko się zawaliło,
że wszystko już upadło. Może to jest taki czas, gdzie przeżywasz jakieś rozterki małżeńskie, może to przyjaźń, może to posługa we wspólnocie, może to jest jakieś doświadczenie choroby, może to jest jakieś doświadczenie grzechu, niewoli, jakichś trudności, które są i masz takie wrażenie, że naprawdę jesteś w grobie tak duchowo. Masz takie doświadczenie, że nie masz już siły po ludzku się z tego grobu wydostać, że masz poczucie, że ktoś musi ci pomóc, żeby wyjść z tego dołu zagłady. Dzisiaj słyszymy o tym, żeby prorokować nad wyschłymi kośćmi, żeby prosić o to, żeby Bóg w to, co jest martwe, włożył życie. A jak wiemy, że tym, który jest życiem, jest duch. I Bóg chce ożywić te wyschłe kości. Bóg, tak fajnie jest to dzisiaj pokazane w tej księdze Ezechiela, jak to proroctwo, które jest z Bożej mocy, przywraca temu umarłemu ciału życie. Kości nabierają mięśni, ścięgien, skóry. To jest takie bardzo naturalistyczne porównanie tego, jak ciało wraca do życia, jak następuje powrót do pełnego, zdrowego życia. Nawet jak już to ciało już jest pełne, kompletne, to jeszcze jest potrzebny duch. Ten duch jest posłany i to ciało wraca do życia. I to jest chyba taki obraz dla nas, że kiedy naprawdę mam doświadczenie, że coś mi się nie udało, że coś mi się zawaliło, to dosłownie wołam, że Pan Bóg nad tym moim wyschłym ciałem, nad tym moim wyschłym życiem duchowym, nad tą moją po prostu trudnością, niemocą, zbudował nowe ciało, nowego człowieka. I Bóg to może robić. W Apokalipsie słyszymy, oto czynię wszystko nowe. I Bóg rzeczywiście chce czynić w Twoim i w moim życiu wszystko, co jest nowe, pierwsze. Pięknym obrazem tego dla mnie są pory roku. Wiosna, lato, jesień. Wszystko spada, te liście wszystkie opadają. Wszystko jest przykryte śniegiem. Nagle zaczyna się znowu taki czas, że cykl się powtarza, wszystko budzi się do życia. I myślę, moi drodzy, że Bóg nieustannie chce budzić nas do życia wiary. Że Bóg nie chce naszego położenia w dole zagłady. Bóg nie chce tego, żebyśmy byli wyschłymi kośćmi. Bóg tego nigdy nie chce. Bóg nieustannie chce przywracać nas do życia. To się dzieje często przy spowiedź świętą. Nie wiem, kto z Was miał takie doświadczenie, że wyspowiadał się i miał takie poczucie powrotu do Boga, bo wyznał swój grzech. Tak się też dzieje na rekolekcjach. Tak się dzieje czasami przez jakieś dobre słowo. Kiedy ktoś ci powie jakieś słowo, że jesteś ważny, cenny, kochany, że jesteś wyjątkowy. Kiedy żona powie do męża, mąż do żony, przepraszam, kocham cię. Pamiętam taką sytuację z moją mamą. U nas tak w domu może nie nadużywa się słowa kocham cię, ale mówi się to słowo. Miałem taki trudny czas, pamiętam, tyle obowiązków, tego też poczucia, że Pan Bóg za dużo na mnie nakłada, a ja już sobie nie daję rady. Przyjechałem do domu i chyba jeszcze coś mamie pomagałem, nie wiem, czy robiłem, grabiłem jakieś liście, czy ogarniałem wtedy jakiś obiad w domu. Wiem, że cały dzień, który spędziłem w domu, poświęciłem na byciu dla rodziców. Miałem satysfakcję, ale wróciłem zmęczony i napisałem, że jestem już w Oleśnicy, że dojechałem szczęśliwie. Mama napisała SMS-a, dziękuję, kocham cię. I dla mnie ten SMS, że tak powiem, nienadużywany, jako tego, że mama tak nie pisze za każdym razem, jak wracam do Leśnicy, chociaż ostatnio pisze częściej, chyba jesteśmy coraz starsi, więc coraz bardziej się doceniamy, to było dla mnie takim jakby słowem od Pana Boga. Kocham cię, synu. I dla mnie to był taki moment, że te moje wyschłe kości, tego zmęczenia, tego wszystkiego, obciążenia, utrudzenia jakby się złamały zupełnie. Miałem takie poczucie, wiecie, że nabrałem nowego ducha. I moi drodzy, jeżeli dzisiaj się czujesz w takim miejscu, w którym czujesz, że brakuje ci zapału, chęci do tego, żeby żyć Słowem Bożym, żeby być osobą w swoim powołaniu, nie wiem, jesteś księdzem, siostrą, zakonem, ojcem, mężem, uczniem, studentem, żeby żyć w pełni i w obfitości, to wołaj do Boga. Panie, prorokuj nad tymi moimi wyschłymi kośćmi, nad tym obszarem życia, nie wiem, praca, rodzina, życie duchowe, moja relacja z Tobą, moja przyjaźń, moje małżeństwo, moje kryzysy, dramaty i przywróć mnie do życia w tym obszarze, bo Ty możesz to zrobić. I tak chcę Wam powiedzieć, że Bóg
nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się szczerze nawrócił. I Bóg nigdy nie chce tego, żebym tkwił w takim, wiecie, duchu niemocy i wyschłych kości. Bóg daje takie próby pustyni, daje momenty takiego czasu, gdzie muszę się zmagać z takim, powiedzmy, brakiem różnego rodzaju odpowiedzi, takiej próby wierności, ale to jest coś innego niż rzeczywiście taka postawa złamania. I ten psalm, tak, czyli nadłamany nie dołamiesz, Panie, nie dogasisz knotka, co się ledwie tli, jest takim obrazem tego, że Bóg naprawdę nie chce, żebyśmy byli w dole, żebyśmy byli w jakimś kryzysie takim, który nas niszczy. Więc wołaj do Boga dzisiaj, żeby przewrócił Cię do życia w tym miejscu, gdzie czujesz się umarły. Może masz takie obszary, gdzie doświadczasz w swoim życiu śmierci, gdzie doświadczasz w swoim życiu ciemności, mroku, to proś dzisiaj, aby Bóg wlał w Twoje serce nowego ducha, aby te wyschłe koryta rzeki wypełniły się wodą. I to wodą, która daje siłę takim porywistym potokiem do tego, żeby na nowo żyć w pełni. Bo przecież Bóg jest dobry i Bóg nieustannie chce, abyśmy żyli w obfitości, a nie jak wyschłe kości, które są złamane i leżą w grobie. Moi drodzy, na ten moment podnoszenia nas z różnych złamań, opatrywania naszych ran, składania naszego ciała, które gdzieś tam się rozpadło, tego duchowego ciała i tego też może fizycznego, emocjonalnego, po różnych problemach, w nowe ciało, z nowym duchem. Niech błogosławi nas Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Moi drodzy, kolejny komentarz za nami. Mam nadzieję, że też Stary Testament, który jest bardzo pięknym obrazem tego, co Bóg robi w życiu, stanie się inspiracją do tego, żeby sobie zobaczyć kolejne księgi starotestamentowe, które myślę, że niosą bardzo wiele takich pięknych rzeczy. Ja Was zapraszam do tego, żebyście oglądali ten cykl, żebyście poznawali Boga właśnie przez Jego Słowo. I jeżeli macie kogoś, komu warto polecić to doświadczenie modlitwy, medytacji, to subskrybujcie, udostępniajcie i zapraszajcie kolejne osoby. Dobrego dnia, pięknego odpoczynku i nowego ducha w naszym sercu.